Śledczy zbadali okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w minioną sobotę na jednej z legnickich dróg. Wiadomo już, że stała za nim brawura kierowcy. Z nadmierną prędkością, niedostosowaną do warunków panujących na drogę, w wyniku czego wpadł w poślizg, przejechał przez pas zieleni i zderzył się następnie z prawidłowo jadącym samochodem typu bus. Ostatecznie zatrzymując się w przydrożnym rowie. Na miejscu śmierć poniosła 10-letnia pasażerka pojazdu. Druga 10-latka w ciężkim stanie trafiła do legnickiego szpitala. Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, mimo prób ratowania jej życia, lekarze stwierdzili śmierć mózgu. Prokurator rejonowy w Legnicy wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów 19-letniemu mieszkańcowi Jawora spowodowania umyślnie wypadku drogowego. 19-letniemu kierowcy nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Również w ciężkim stanie trafił do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie przeszedł operację i obecnie jest nieprzytomny. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.